Sędzią pierwszym jest Jan Gawle, sędzią drugim Paweł Harchut. Może o tym za chwilę! Kevin Kolar minięty! I w słupek trafia Nuno Chuva. Pierwsze ostrzeżenie dla drużyny gości. Świetna akcja. Biel do środka! Kapitalnie warszawski. Ładnie to zrobił André Luiz. André Luiz krótko prowadzi piłkę. Zobaczmy! Uderzenie 1-0! Legia wychodzi na prowadzenie! Świetna akcja! Warszawski. André Luiz broni Kevin Kolar! Dobitka! 2-0! Legia szaleje na parkiecie od początku tego spotkania! Klaus! Co za uderzenie! Michał Klaus! 3-0! Podopieczni Aleksandra Kosenko! Zabalczyta! Słupek ratuje! Nuno Chuva świetnie! Zobaczmy! Lele! Zejście do środka! Interwencja Kolara! André Luiz! Storożuk, strata, zobaczmy, Biel, będzie szansa, jest gol, jest 3-1, Sebastian Leszczak. Leszczak, Pedro Pereira cierpliwie konstruują teraz tę akcję podopieczni Antuna Bacicza, Zabalczyta, Pedro Pereira! Zobaczmy uderzenie broni warszawskiej jeszcze, oraz zamieszanie w polu karnym Legii. Piłka. Jeszcze jakimś cudem została w boisku, a teraz! Pedro Pereira. Leszczak, strata, André Luiz! 4-1! Próbowała drużyna BSF-u. Petrowicz, kapitalne podanie! Słupek! Jeszcze zagranie w kierunku Wojciecha Doroszkiewicza. A tutaj dochodzi do jakiejś szarpaniny pomiędzy zawodnikami. Legia Warszawa pokonuje BSF, aby i odpochnie na gospodarzy. Bramki zdobywali dwie André Luiz, jedna Sergio Monteiro, jedna Michał Klaus. Natomiast na drużyny gości jedyne trafienie zaliczył Sebastian Leszczak. No i to by było na tyle w skali Osir Włochy. Oglądaliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie pomiędzy tymi dwoma drużynami.